Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że taka konferencja jako już dalszy etap realizacji projektu jest zorganizowana w naszej szkole. Chciałbym tu wyrazić publiczną wdzięczność panu profesorowi Andrzejowi Soleckiemu z Uniwersytetu Wrocławskiego, który był pomysłodawcą tego projektu i później nadzorował jego realizację. Mamy tutaj dwa opublikowane już konkretne efekty realizacji tego projektu. Przewodnik geoturystyczny po szlaku Geokarpaty niedawno wydany. Ten projekt jest realizowany w ramach priorytetu o nazwie wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego. To jest to, co my sobie stawiamy za cele w tym projekcie. To znaczy, żeby pokazać ten nasz region jako region bogaty turystycznie i przedstawić to szerszemu gronu osób. To znaczy, żeby pokazać temat geologii turystom. Czyli stąd jest mowa o geoturystyce. Też nie wszyscy. Ja osobiście jako przewodnik, można powiedzieć, z tamtej strony zaczynam zwiedzanie zamku, żeby mi pokazać to miejsce naturalne, ogromne właśnie, te największe wychodnie skalne. Czyli to był punkt pierwszy. Tuż w tym samym pasie, można powiedzieć, mamy drugi punkt. Oczywiście wszystkim znane Przątki, rezerwat Przątki. No, najbardziej oblegany, można powiedzieć, odwiedzany rezerwat przyrody na Podkarpaciu, czy można powiedzieć w południowo-wschodniej Polsce również. Śmiało. I też ktoś by tu powiedział, że po co oznaczać, przecież każdy wie, gdzie są Przątki. Tylko jak kiedyś kolega, mój przewodnik, powiedział, że znalazł publikację, że Przątki przyjmie lodowiec, to zdecydowanie stwierdziliśmy, że rzeczywiście trzeba napisać jasno dla wszystkich, że lodowiec ich nie przyniósł, że powstaje w zupełnie inny sposób. Pierwotna koncepcja szlaku, który powstał, właśnie sama idea powstała z inspiracji pani Albertyny Buczyńskiej, tu nieobecnej i mojej, dotyczyła faktu, że są to tereny, na których rodził się przemysł petrochemiczny. Nowa epoka materialna w dziejach ludzkości, porównywalna z epoką kamienia, z epoką brązu, z epoką miedzi. I początek tej epoce dali Polacy, polscy aptekarze Łukasiewicz i Zech, którzy dokonali pierwszej destylacji przemysłowej ropy naftowej. I to jest kolebka przemysłu naftowego. I może dlatego właśnie warto tutaj pokazać te elementy geologii, które wpłynęły na to, że to tutaj miało miejsce, bo to nie było przypadkowe. Po prostu budowa geologiczna Karpat spowodowała, że było tutaj bardzo dużo dostępnego surowca z naturalnych wypływów ropy naftowej. I celem szlaku było pokazanie tego w sposób edukacyjny, przyjazny dla masowego turysty, tak żeby poszerzyć wiedzę w społeczeństwie na ten temat. Skąd powstał taki pomysł, aby utworzyć akurat szlak polsko-ukraiński, składający się z miejsc, które warto zobaczyć? Dlaczego akurat te miejsca? To znaczy, po pierwsze, sama idea powstania to jest jakby pewną też kontynuacją już wcześniejszych takich zamysłów, bo dzisiaj tu w dyskusji padła informacja o szlaku naftowym, nie? I on też powstał na bazie dwustronnej, to znaczy polskiej części i ukraińskiej części, co na pewno dało też pewien asumpt przy późniejszym myśleniu teraz kolejnego szlaku, jakby bardziej rozbudowanego, bo szlak Karpaty jest bardziej rozbudowany niż szlak naftowy, który wiązał się tylko z tym samym powstaniem przemysłu naftowego i dalej jego rozwijaniem. Natomiast tu mamy szerzej, czyli wszystkie zjawiska związane z tym, co możemy pokazać, geologicznymi zjawiskami i tą otoczką z tym związaną. Czy myśli Pan, że dzięki utworzeniu tych właśnie szlaków stosunki między Polską a Ukrainą będą lepsze? Na pewno tak, bo dopiero jak się kontaktujemy, to widzimy, że myślimy podobnie, chcemy podobnie, że otwieramy się na siebie. Jaka jest główna idea tego polsko-ukraińskiego szlaku turystycznego? Główną ideą projektu jest stworzenie produktu turystycznego, szlaku Geokarpaty, łączącego tereny Karpat położonych w Polsce i na Ukrainie. I w takim razie, czy miejsca, które są wybierane na tych szlakach, wybierane są przypadkowo, czy mają jakieś szczególne znaczenie?
cała koncepcja projektu zakładała wybieranie tych punktów, które są po pierwsze ciekawe geologicznie, po drugie atrakcyjne turystycznie, a po trzecie dostępne dla każdego turysty, który dojedzie samochodem, autobusem. I te trzy kryteria decydowały o tym, które punkty zostały wybrane do szlaku. Jak można byłoby zareklamować ten szlak turystyczny? Szlak turystyczny można zapromować przy pomocy różnych mediów, głównie za pomocą internetu. A myślę, że głównym narzędziem jest tutaj podkreślenie, że to jest element turystyki zrównoważonej, że to jest produkt dla bardziej wymagającego turysty, który chce zobaczyć coś innego, coś nowego i coś, co nie tak łatwo odkryć w wielu popularnych miejscach turystycznych.